Witam bardzo serdecznie na 14. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Otwieram dzisiejszą sesję. Sekretarze dzisiejszej sesji to jest pani Danuta Rek i pan Sebastian Iżykowski. Listę obecności podpisało 27 radnych, także możemy obradować. Witam bardzo serdecznie gości. Marszałka seniora Jana Kozłowskiego. Proszę Państwa, porządek, który Państwo otrzymaliście, jest to sesja nadzwyczajna, także nie ma uwag i nie ma propozycji zmian do dzisiejszej sesji. Tak, dziękuję bardzo. Oświadczenia klubowe nie widzę, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt czwarty porządku obrad, wybór wicemarszałka województwa pomorskiego. Przystępujemy do części, w której nastąpi wybór wicemarszałka województwa pomorskiego. Pierwszą czynnością jest wybór komisji skrutacyjnej. Otrzymałem propozycję od szefów klubów, aby w komisji skrutacyjnej zasiadała pani Iwona Milewczyk, pani Kinga Borusewicz, pani Mirosława Kaczyńska, przepraszam, i pan już podświadomie Karczewska, tak? Pani Marta Cymańska. Przepraszam bardzo, pani Marta Cymańska. Pani Marta Cymańska, tak? Czy wyrażają panie zgodę? Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby pani Iwona Mielewczyk, pani Kinga Borusewicz, pani Mirosława Kaczyńska i pani Marta Cymańska pracowały w komisji skrutacyjnej przy wyborze wicemarszałka województwa pomorskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Głosowało 26 radnych, wszyscy za. Stwierdzam, że wybraliśmy komisję skrutacyjną. Proszę Państwa, zarządzam minutę przerwy, aby komisja skrutacyjna mogła wybrać swojego przewodniczącego. Proszę bardzo. Tego głosu jednego brakowało, właśnie 27. Proszę może kogoś z kancelarii, albo żebyś zobaczył, czemu pani Ania Gwiazda nie może się zalogować do systemu. Ale nie widać, aha, teraz tak widzę panią Anię już w systemie, tak? Tak. Ale dzisiaj będziemy głosować tajnie, także wszyscy, nie będziemy korzystać z systemu, także poradzimy sobie. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję. Proszę Państwa, witam ponownie po przerwie. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o przedstawienie informacji o konstytuowaniu się komisji. Proszę bardzo. Informuję oficjalnie.
oficjalnie o ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej w składzie Marta Cymańska, przewodnicząca komisji, Iwona Mielewicz, sekretarz komisji, Kinga Borusewicz, członek komisji i Mirosława Kaczyńska, członek komisji. Dziękuję bardzo komisji, pani przewodniczącej. Proszę bardzo pana marszałka Mieczysława Struka o przedstawienie kandydatury na wicemarszałka. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, wysokie prezydium, panie i panowie radni, zaproszeni goście. Jak zapewne państwo wiedzą, to jest zasadniczy powód, dla którego się dzisiaj zebraliśmy. W dniu 13 października bieżącego roku pan radny Ryszard Świlski z mocy prawa utracił członkostwo w zarządzie województwa, gdzie pełnił funkcję wicemarszałka województwa. Jest to konsekwencją wyboru jego osoby na senatora w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 13 października bieżącego roku. W związku z tym konieczne jest uzupełnienie składu zarządu o osobę wicemarszałka województwa pomorskiego. Chciałbym zgłosić i poddać pod rozwagę kandydaturę pana Leszka Bony, radnego sejmiku województwa pomorskiego, już czwartą kadencję sejmiku. Pan Leszek Bona urodził się w 1961 roku w Chojnicach. Tam też ukończył szkołę średnią, a następnie w 1986 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ja oczywiście z bogatego życiorysu przedstawię tylko kilka faktów. Leszek Bona jest państwu dobrze zapewne znany, choćby z pracy w Sejmiku Województwa Pomorskiego jako radny. Ale warto te fakty pamiętać z punktu widzenia jego kompetencji, ale także i odpowiedzialności, którą będzie mógł sprawować po dokonanym wyborze. Po studiach na Politechnice Gdańskiej przez 2 lata pracował jako budowlaniec w dziale przygotowania produkcji rejonu dróg publicznych w Pawłówku koło Chojnic. Rozpoczął także działalność gospodarczą na swój własny rachunek. Prowadził ją przez kilkanaście lat, podczas których odniósł umiarkowany, ale znaczący sukces ekonomiczny i zdobył bezcenne doświadczenie w ekonomii, marketingu, a także w zarządzaniu. Z grupą znajomych lekarzy w 2000 roku od podstaw stworzył przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Był inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia zakończonego sukcesem. Pracował wówczas jako prezes zarządu ALTE, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako dyrektor ekonomiczny przychodni lekarskiej Nowa. Od 10 marca 2003 roku, i ta część jego kariery zawodowej jest najbardziej znana, bo jest aktualna, jest dyrektorem szpitala w Chojnicach. Poprzez wdrożenie szeregu rozwiązań udało mu się powstrzymać lawinowy przyrost zobowiązań placówki, poprawić atmosferę pracy oraz podnieść jakość świadczonych usług. Leszek Bona był i jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego. W 1994 roku za namową ówczesnego burmistrza Chojnic został współzałożycielem Fundacji dla Zdrowia. Przez kilkanaście lat społecznie pełnił obowiązki prezesa zarządu. Angażował się również w inne działania społeczne, na przykład był jednym ze współorganizatorów stacjonarnego hospicjum na bazie starego obiektu poszpitalnego w Chojnicach. W ciągu krótkiego czasu udało mu się pomóc w powołaniu do życia 40 w kraju hospicjum stacjonarnego. W chwili obecnej to właśnie hospicjum działa w ramach kontraktu z NFZ. Angażował się także w działalność charytatywną na rzecz dzieci, został z nią wyróżniony odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Specjalnie podkreślam, że nie tylko działalność w postaci szefowania szpitalem, od 16 lat szpitalem powiatowym w Chojnicach, ale także jego działalność społeczna, która pozwala go identyfikować jako człowieka empatycznego, zainteresowanego rozwojem lokalnej społeczności, budującej również podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Leszek Bona ma bogatą historię samorządową. W latach 1988-2002 był członkiem Komisji Zdrowia
Rady Miasta Chojnice spoza Rady. Od roku 2002 do 2006 był radnym Rady Miasta Chojnice, a od 2006 roku jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, w którym obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu. Jak Państwo pamiętają, w poprzedniej kadencji również taką funkcję pełnił i przewodniczył Komisji Finansów i Budżetu. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania w ochronie zdrowia. Był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnio uzyskał tytuł Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Panie i Panowie, uważam, że Leszek Bona posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, wykształcenie, aby pełnić funkcję członka zarządu województwa. Dlatego wnoszę, zwracając się do Państwa, do wszystkich klubów, o dokonanie wyboru na funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego pana Leszka Bonę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o zapisanie nazwiska kandydata na tablicy. Proszę państwa, stwierdzam, proszę Państwa, stwierdzam, że na stanowisko wicemarszałka województwa pomorskiego został zgłoszony pan Leszek Bona. Czy pan Leszek Bona wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pan Leszek Bona wyraził zgodę na stanowisko wicemarszałka województwa pomorskiego. Czy są pytania do kandydata? Dziękuję bardzo. O, proszę bardzo, pan Roman Dambek. Chciałbym się dowiedzieć od kandydata, bo tu poznaliśmy jej wykształcenie, działalność zawodową, społeczną, a jeszcze mi brakuje tej działalności politycznej. W tych samych latach, jak to wyglądało równolegle z działalnością polityczną. Chodzi mi o przynależności partyjne między innymi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja w moim bogatym życiorysie, jeżeli chodzi o przynależność partyjną, byłem członkiem partii lewicowej, potem Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, będzie to głosowanie tajne. Wicemarszałka będziemy wybierać zwykłą większością głosów. Dostępne opcje na karcie do głosowania, więc jest to głos za, głos wstrzymujący i głos przeciw. Oczywiście musi być minimum połowa radnych. Dziękuję bardzo. Proszę komisja, tak proszę, o przygotowanie kartki do głosowania.
przygotowana. Proszę Państwa, po rozdaniu kart do głosowania przewodnicząca komisji będzie wyczytywała Państwa radnych i każdy radny będzie podchodził, dawał głos do urny. Po głosowaniu ogłosimy przerwę, żeby mogła komisja zliczyć głosy. Dziękuję bardzo. Witam komisję skrutacyjną. Proszę bardzo, tutaj może niewygodniej przy... Tak? Już można? Dobrze, zapraszamy Państwa według wyczytywanych nazwisk. Andrzej Bartnicki. Barzowski Jerzy. Bona Leszek.
Borusewicz Kinga. Byczkowski Wiesław. Cymańska Marta. Dambek Roman. Grzelak Grzegorz. Guzikiewicz Karol. Gwiazda Anna. Iżykowski Sebastian. Kaczyńska Mirosława. Kapała Sokalska Agnieszka. Karczewski Piotr. Klawiter Kazimierz. Klaj Schmidt-Jan. Kozicki Aleksander. Kozdroń Jerzy. Laskowska Bogula Sylwia. Męczykowski Dariusz. Mielewczyk Iwona. Odyja Zenon. Rek Danuta. Sarnowski Józef. Struk Andrzej. Struk Mieczysław. Szczygieł Karolina. Wawrowska Danuta. Zwara Piotr. Zychcichon Hanna. Cisoń, przepraszam. Żebrowski Arwid. Proszę Państwa, mamy dyskretne miejsce do głosowania, także można oddać głos w miejscu przygotowanym za komisją, za prezydium. Okay. Poproszę o oddanie głosów w kolejności, zaczynając od pan Aleksander Kozicki,
Przepraszam. Andrzej Bartnicki. Jerzy Barzowski. Leszek Bona. Kinga Borusewicz. Wiesław Byczkowski. Marta Cymańska. Pan Roman Dambek. Grzegorz Grzelak. Karol Guzikiewicz. Anna Gwiazda. Sebastian Iżykowski. Mirosława Kaczyńska. Agnieszka Kapała-Sokalska. Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Jan Kleinschmidt. Jerzy Kozdroń. Aleksander Kozicki. Iwona Mielewczyk. Zenon Odia. Danuta Rek. Józef Sarnowski. Andrzej Struk. Mieczysław Struk. Karolina Szczygieł. Danuta Wawrowska. Hanna Zych-Cisoń. Dziękuję wszystkim za oddanie głosu. W ostatnim momencie. Okej, mamy ten dziękuję. Komplet. Dziękuję. Proszę Państwa, ogłaszam tak zakończenie głosowania. I ogłaszam przerwę 5 minut. Myślę, że nie lubi. I dla mnie ostatnio... Nie, Marysia nie. A, Marysia. A, rozumiem.
okrutne. Ona będzie na nią trzeba pracować, bo ona będzie wyleczy. Aha. Ale to Czym się naraziła tak w misce? Czym się naraziła w misce także? Się naraziła, bo moja córka ma w tej chwili dziewczynę, która ma 2 latka. I taką to się urodziła tydzień temu. Czyli babcia zajęła się tym młodszym. Tak. I dlatego nasza właśnie się już taka nie jedyna w tej rodzinie mojej córki. Czuję, że ma konkurentkę w postaci tej małej Marysi. Ona ma na imię Zosia. Powiedziała na mojej stronie, że ona jej nie lubi, bo ta Marysia też. A ty masz jakiś wnuk? Nie mam. I nie, na razie nie słyszałem, że coś się planowało. Ale znaczy nie mam. No to są jakieś. Thank you.
Proszę Państwa, proszę zajmować miejsca. Kończymy przerwę. Stukot obcasów słychać, czyli komisja kończy obrady. Nie. Proszę Państwa, kończymy przerwę. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Pana marszałka gdzieś na grze. Komisja skrutacyjna w składzie. Marta Cymańska, przewodnicząca komisji. Iwona Mielewczyk, sekretarz komisji. Kinga Borusewicz, członek komisji. Mirosława Kaczyńska, członek komisji. Stwierdza, co następuje. W dniu 8 listopada 2019 roku przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie wyboru wicemarszałka województwa pomorskiego. Zgłoszono następujących kandydatów. Jednego kandydata, pan Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego. Uprawnionych do głosowania było 28 radnych. W głosowaniu udział wzięło 28 radnych. Głosów ważnych oddano 28, głosów nieważnych nie było. Kandydat uzyskał następującą ilość głosów. 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących. Wobec uznania zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, Leszek Bona został wybrany wicemarszałkiem województwa pomorskiego. Dziękuję bardzo komisji skrutacyjnej. Proszę Państwa, formalności jeszcze. Stwierdzam, że sejmik województwa pomorskiego wybrał pana Leszka Bonę na wicemarszałka województwa pomorskiego. Gratuluję w imieniu koleżanków i kolegów, koleżanek i kolegów radnych. Proszę bardzo, pan Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, panie marszałku seniorze, szanowni goście. To wielki zaszczyt i honor zasiadać w zarządzie województwa pomorskiego, najpiękniejszego regionu Rzeczypospolitej. To wielki zaszczyt i honor zasiadać w zarządzie województwa pomorskiego, którego stolicą jest historyczny Gdańsk, jedno z najpiękniejszych i najdynamiczniej rozwijających się miast w Europie. Panie marszałku kochany, drogie koleżanki, drodzy koledzy z ław sejmiku, bardzo pięknie chciałem wam podziękować za wielki kredyt zaufania, którym mnie obdarzyliście, powierzając tą zaszczytną funkcję wicemarszałka województwa. Kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać. Ja też tak zamierzam uczynić. Obiecuję, że wykorzystam całą swoją energię, zapał, doświadczenie i wiedzę, aby spłacić ten kredyt naszej małej ojczyźnie. Zamierzam wykorzystać nieograniczone pokłady wiedzy i zaangażowanie pracowników i dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe i nie będzie to możliwe bez teamu pana marszałka Mieczysława Struka. Cieszę się, że zostałem członkiem tej drużyny i że wspólnie będziemy budować silne gospodarczo, dobrze skomunikowane, ekologiczne i przyjazne dla wszystkich Pomorze. Bardzo dziękuję za poparcie i na koniec mam do was taką wielką prośbę. Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się stygmatyzować, bądźmy wobec siebie mili, uprzejmi, uśmiechajmy się do siebie. Cheers. Dziękuję panu marszałkowi Leszkowi Bonnie za krótkie 2:30 wystąpienie. Mam nadzieję, że ta tradycja zostanie zachowana na przyszłość. Krótkich wystąpień zwięzłych. Proszę Państwa, bez przerwy, tak? Punkt 5 porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego sejmiku województwa pomorskiego. Wybór wiceprzewodniczącego odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku w tym głosowaniu tajnym.
Czy państwo radni zgadzacie się, aby komisja skrutacyjna, którą powołaliśmy do wyboru wicemarszałka, została, przeprowadziła wybór wiceprzewodniczącego sejmiku? Czy są inne propozycje? Nie widzę. W związku z tym przegłosujemy skład komisji skrutacyjnej. Kto z państwa radnych jest za tym, aby komisja skrutacyjna w składzie pani Iwona Mielewczyk, pani Kinga Brusewicz, pani Mirosława Kaczyńska i pani Marta Cymańska przeprowadziła procedurę wyboru wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam przyjęcie przez Sejmik Województwa Pomorskiego składu komisji skrutacyjnej. Ogłaszam pół minuty przerwy na ukonstytuowanie się. Ale jeszcze niech tak ukonstytuowany. Proszę bardzo, pani Marta Cymańska przedstawi ukonstytuowany skład. Zatem informuję o ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego. W składzie niezmiennym Marta Cymańska, przewodnicząca komisji, Iwona Mielewczyk, sekretarz komisji, Kinga Borusewicz, członek komisji, Mirosława Kaczyńska, członek komisji. Dziękuję pani przewodniczącej. Proszę pana Jerzego Barzowskiego o przedstawienie i zgłoszenie kandydata na wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Bardzo. Koleżanki i koledzy radni, formalnie zgłosiłem, dokonując tej jakby procedury zgłoszenia do pana przewodniczącego w imieniu klubu. Teraz tylko uzasadnię tą kandydaturę. Poproszę wtedy panią Martę Kaczyńską o zapisanie. Oczywiście, oczywiście naszym kandydatem. Przepraszam. Naszym kandydatem jest, jak powszechnie już wiadomo, od roku kolega Piotr Kaczewski. Kolega Kaczewski urodził się w 1964 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Morską, Wydział Mechaniczny. Odbył szereg studiów podyplomowych w zakresie handlu zagranicznego, skończył szkołę menadżerów, ubezpieczenia gospodarcze i studia MBA. Jeżeli chodzi o jego działalność, nazwijmy to gospodarczą, polityczną, administracyjno-samorządową, to posiada doświadczenie biznesowe, był dyrektorem PZU, prezesem spółki Sita Pomorze, prezesem zarządu Port Gdański Eksploatator. W roku 2006-2007 był wicewojewodą i wojewodą pomorskim. Szefował komitetowi Euro 2012. Był przewodniczącym komitetu monitorującego. Był doradcą prezydenta Kancelarii Rzeczpospolitej Polskiej za czasów Lecha Kaczyńskiego. Jest przewodniczącym komisji samorządu. Doradcą prezydenta w tej chwili jest, doradcą prezydenta RP w zakresie właśnie samorządu. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Myślę, że większego uzasadnienia nie potrzeba, także pan Piotr Kaczewski ma pełne nasze poparcie i chciałbym prosić o też wsparcie radnych naszej kandydatury. Jeszcze doglądając się tutaj do pana Leszka, bo on nie ma, ale też chcę tutaj w imieniu klubu pogratulować wyboru. Mam nadzieję, że współpraca zgodnie z tym, co on tutaj powiedział, będzie owocna i będziemy mogli również poznać jego wiedzę, zdolności, umiejętności nie tylko w zarządzaniu szpitalami, ale również i drogami. Mam nadzieję, że to będzie równie skuteczne zarządzanie na drogach, jak i w szpitalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, muszę zapytać się pana Piotra Kaczyńskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Proszę panią przewodniczącą albo członka komisji o przedstawienie zasad głosowania.
przewodniczącego będziemy wybierać bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy składu sejmiku. Opcje do głosowania pozostają tak jak w poprzednim głosowaniu, a więc mamy możliwość oddania głosu za, przeciw i głosu wstrzymującego. Dziękuję bardzo. Komisję poproszę o przygotowanie. Tak, już karty są przygotowane. To proszę o przeprowadzenie procedury głosowania. Proszę bardzo. Działa? Andrzej Bartnicki. Jerzy Barzowski. Leszek Bona. Kinga Worusewicz. Wiesław Byczkowski. Marta Cymańska. Roman Dambek. Grzegorz Grzelak. Karol Guzikiewicz. Anna Gwiazda. Sebastian Iżykowski. Mirosława Kaczyńska. Agnieszka Kapała-Sokalska. Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Jan Kleinschmidt. Jerzy Kozdroń. Aleksander Kozicki. Sylwia Laskowska-Bobula. Dariusz Męczykowski. Iwona Mielewczyk. Zenon Odyja. Danuta Rek. Józef Sarnowski. Andrzej Struk. Mieczysław Struk. Karolina Szczygieł. Danuta Wawrowska. Piotr Zwara. Hanna Zych-Cisoń. Arwid Żebrowski. Zapraszamy do głosowania. Andrzej Bartnicki. Jerzy Barzowski. Leszek Bona. Kinga Borusewicz. Wiesław Byczkowski. Marta Cymańska. Roman Dambek. Grzegorz Grzelak. Karol Guzikiewicz. Anna Gwiazda. Sebastian Iżykowski. Mirosława Kaczyńska. Agnieszka Kapała-Sokalska.
Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Jan Kleischmidt. Jerzy Kozdroń. Aleksander Kozicki. Sylwia Laskowska-Bobula. Nieobecna. Dariusz Męczykowski. Nieobecny. Iwona Mielewczyk. Zenon Odyja. Danuta Rek. Józef Sarnowski. Andrzej Struk. Mieczysław Struk. Karolina Szczygieł. Danuta Wawrowska. Piotr Zwara. Hanna Zych-Cisoń. Arwid Żebrowski, nieobecny. Dziękuję bardzo. Ogłaszam zakończenie głosowania. Do pracy przystąpi komisja skrutacyjna. 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Jerzemu na WhatsAppa. Proszę Państwa, ogłaszam wznowienie obrad po przerwie. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej i przedstawienie wyników głosowania na wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Proszę bardzo. Pani Marta Cymańska. Dziękuję Pani Przewodnicząca.
Komisja skrutacyjna w ustalonym wcześniej składzie stwierdza, co następuje. W dniu 8 listopada 2019 roku przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie wyboru na wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zgłoszono jednego kandydata, pana Piotra Karczewskiego. Uprawnionych do głosowania było 28 radnych. W głosowaniu wzięło udział 28 radnych. Głosów ważnych oddano 28, nieważnych 0. Kandydat uzyskał następującą ilość głosów. 24 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Wymagana do wyboru bezwzględna większość głosów wynosiła 15 głosów. Wobec uzyskania bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, pan Piotr Karczewski został wybrany wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej i całej komisji za pracę podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Gratuluję panu Piotrowi Karczewskiemu i zapraszam on zajęcie miejsca. Jeszcze... Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję panu Jerzemu Barzowskiemu, który w imieniu klubu zgłosił moją kandydaturę. Dziękuję wszystkim osobom, które poparły tą kandydaturę. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt szósty porządku obrad, interpelacje i zapytania. Podczas ostatniej sesji interpelacje zgłosił pan Piotr Karczewski w sprawie przebudowy i remontu drogi wojewódzkiej 201. Odpowiedź zostanie udzielona 12 listopada. Pan Karol Guzikiewicz w sprawie powiększenia Parku Krajobrazowego Mierzei Żuław Wiślanych. Odpowiedź zostanie udzielona do 12 listopada. Pan Jerzy Barzowski w sprawie sytuacji w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym. Odpowiedź zostanie udzielona 12 listopada. I pan Sebastian Iżykowski w sprawie listu intencyjnego zawartego w dniu 14 listopada 2016 roku w zakresie podjętej współpracy działań na rzecz rozbudowy układu drogowego na odcinku węzła w południe węzłem Szadułki, obwodnicy Trójmiasto. Odpowiedź zostanie udzielona do 12 listopada. W okresie między sesjami pan Karol Guzikiewicz w sprawie zaprzestania funkcjonowania systemu MEWO i pan Karol Guzikiewicz w sprawie interpretacji z dnia 23 października 2019 roku w sprawie monitoringu i audytu PKM-ki. Odpowiedź zostanie udzielona 20 listopada. Nie ma więcej interpelacji. Tak, proszę bardzo. Nie. Punkt siódmy, wolne wnioski. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Barzowski. Mam taką kwestię. To chcę tutaj publicznie powiedzieć, ponieważ to nasze posiedzenie, jak wiemy, jest nagrywane. I to muszę powiedzieć, bo sytuacja jest taka dosyć nietypowa. W związku z moją interpelacją złożoną właśnie na ostatniej sesji z tą sytuacją w ośrodku szkolno-wychowawczym, ja otrzymuję szereg korespondencji mailowych i też również listowych. I taka też tutaj dotarła do Urzędu Marszałkowskiego. I ona została otwarta, chociaż na kopercie było wyraźnie życzenie, żeby nie otwierać. Wiem, już sobie to wyjaśnialiśmy, że no, procedura jest taka, że ze względu na bezpieczeństwo kancelaria każdy list otwiera. I to jest zrozumiałe. Mówię to po to, żeby te osoby, które być może będą chciały dalej ze mną jakąś tutaj korespondencję utrzymywać, żeby wiedziały, jak wysyłając na Urząd Marszałkowski, że każda korespondencja będzie otwierana, więc albo myślę, że tego, jak będą chciały, to wysłuchają tego tutaj głosu, że albo będą chciały to dostarczyć na adres domowy, też się to mogło zdarzyć, albo w inny sposób dostarczą, jeżeli będzie taka korespondencja dalej potrzebna. To tylko tyle chciałem tutaj, żeby ta wiedza poszła do tych ludzi, którzy to oglądali i stąd czerpali wiadomość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna sesja odbędzie się 25 listopada. W dniach 2-4 grudnia planujemy posiedzenie komisji w sprawie zaopiniowania budżetu na 2020 rok. Jest propozycja, aby kolejna sesja grudniowa, czyli ostatnia w tym roku, odbyła się 20 grudnia, ale z tą propozycję na wniosek pań, aby ta sesja odbyła się w czwartek, czyli przed dzień wcześniej, 19 grudnia. Ze względu na koniec roku i zakończenie tam rozliczeń szkolnych między innymi.
i okres świąteczny. Z panem marszałkiem też postaramy się uzgodnić 19, tak? Pasuje panu marszałkowi? To ogłaszam, że kolejna sesja grudniowa odbędzie się w czwartek 19 listopada, grudnia. Punkt 8. Zakończenie obrad.